Ktoś zaraz przyleci. O, dokładnie, już lecą po mnie. Bomby! No. Niemożliwe, że to przeżyłem. No dobra, naprawiamy się. 44 sekundy. Hej, witam z powrotem na kanale Kowal z tej strony. Jak po tytule możecie się domyślić, przejedziemy się dzisiaj czołgiem, który jest czołgiem premium w drzewku japońskim, a mianowicie mowa o Chinu 2. Co do samej maszyny, nie da się mówić o Chinu 2 bez mówienia o zwykłym Chinu, więc trzeba zacząć od tego, iż w momencie, kiedy na froncie pojawiły się amerykańskie Shermany, dotychczasowe maszyny Imperium Japońskiego, jakby to ująć, miały z nimi spore problemy w walce. Powiedzmy, że sytuacja wygląda analogicznie do tego, jak podstawowe Shermany miały problem z Tygrysami w Europie. No to tak, japońskie czołgi w tamtym czasie miały problem z Shermanami. Sherman był takim odpowiednikiem Tygrysa, jeżeli chodzi o front japoński. O wojnę na Pacyfiku. No na porównywalną skalę to było. No i oczywiście doprowadziło to do tego, że Imperium Japońskie potrzebowało stworzyć nową maszynę. Nowy czołg średni, który miał sobie radzić z Shermanami. Oraz zastąpić przestarzały już czołg typu 97. Więc zaczęto pracować nad czołgiem Chito, ale mieli spore problemy i opóźnienia z tym programem, więc trzeba było stworzyć coś na już, coś co zapełni tą lukę i tak powstał Chinu. Prace nad tą maszyną rozpoczęły się w maju 1943 roku i zostały zakończone w październiku tego samego roku. Niestety niski priorytet na produkcję czołgów, no wiadomo, preferowali statki i samoloty, sprawił, że Chinu wszedł do produkcji dopiero w 1944 roku, a wtedy Imperium Japońskie miało już, powiedzmy, problemy z materiałami, ponieważ alianci ich wybombardowali na prawo i lewo, więc mieli spory problem z dostępem do zasobów. Ostatecznie do końca wojny zostało wyprodukowane coś pomiędzy 144 a 166 maszyn tego typu. Był to też ostatni czołg, który został dostarczony japońskim jednostkom pancernym. Przypominam, że cały czas mowa o Chinu, nie o Chinu 2. I był ten pojazd dalej w produkcji w momencie zakończenia wojny. Był to też ostatni pojazd japoński, który czerpał rozwiązania z czołgu typu 97, które znamy z nazwy Chiha. I teraz mega ciekawa sprawa, ponieważ ten pojazd nigdy nie został użyty w boju. Został on dostarczony na przewidywaną linię frontu w razie przewidywanej inwazji wojsk alianckich na Japonię. No, czyli ostatecznie miał on być używany przez tak zwane mobilne Shock Force, czyli do kontrataków na wojska amerykańskie. W międzyczasie spadły dwie dość słynne bomby, no i Japonia musiała skapitulować, zanim te maszyny zobaczyły akcję i zanim doszło do przewidywanej właśnie inwazji. Czwarta dywizja pancerna, która miała bazę w Fukuoka na wyspie Kisiu, miała w cholerę tych pojazdów u siebie w momencie zakończenia wojny, ale do dzisiaj przetrwał tylko jeden Chinu i znajduje się on na wystawie w Muzeum w Japońskiej Szkole Wojskowej w mieście Chuhyura, mam nadzieję, że wymawiam to w miarę okej. No dobra, ale mówię tylko o Chinu. Ale co z tym Chinu 2? No właśnie. Były plany, żeby czołg Chinu wyposażyć w armatę typu 5 kalibru 75 mm. No i nawet wierzę z czołgu Chito, jednak dokładny status czy informacje na temat tych planów i prototypów jest nieznany po prostu. Nie wiadomo, czy pojazdy zostały zmodyfikowane w ten sposób, czy w ogóle powstały takie prototypy, więc nie wiemy o tym pojeździe w sumie nic. Jedyne, co udało mi się wygrzebać, że ten czołg tak naprawdę miał nazywać się nie Chinu 2, tylko typę 3 Chinu Kai. Ostatecznie niewykluczone, że prototypy powstały, no ale tak naprawdę do końca nie wiemy. Możliwe, że zostały zniszczone, zanim zrobione zostało jakiekolwiek zdjęcie, czy tam wpis w dokumentach, a wiadomo jak z dokumentami po II wojnie światowej, no przepadły w sporej ilości i nigdy się tej prawdy tak de facto nie dogrzebiemy. Więc innymi słowami, dzisiaj będziemy jeździć czołgiem widmo. Co do samej maszyny w grze, mamy dokładnie to samo podwozie, które jako pierwsze spotkamy w czołgu typ 2 Ho-I. Ho-1, nie wiem jak to wymówić dokładnie. W każdym razie jest to dokładnie to samo podwozie. Wieżę mamy z Chinu. Wieżę mamy tą samą co w Chinu na battery ratingu 3.3. Podwozie z battery ratingu 2.0. I działo, które tak naprawdę po raz pierwszy nie w drzewku premium pojawia się na czołgu Chito. No i nie do końca jestem pewny, dlaczego tutaj w grze nazywa się to typę 2 75 mm. Tank Gun Model 2, bla bla bla. W każdym razie, jeżeli popatrzycie na tą premkę, to sobie pomyślicie, no, 133 mm penetracji, pancerz taki sam jak Panzer 4F2, no takie Panzer 4F2. Aczkolwiek cała magia
dzieje się, kiedy wyposażymy ten czołg w pocisk typ 4 Kou. Jak tutaj widzicie na jego statystyki, to jeżeli chodzi o ładunek wybuchowy, jest on większy, który mamy w tym pocisku. No i przebijamy kosmicznie dużo pancerza na tym battery ratingu, jak na czołg średni tak naprawdę. No i masz penetrujemy aż 157 mm z 10 metrów i 155 ze 100 metrów. Jeżeli chodzi o usuwanie czołgów typu KW-1, z czym niektóre maszyny na tym battery ratingu u aliantów, u Amerykanów, Brytyjczyków, Niemców mają problem ogólnie, no to jeden pocisk z tego czynu, dwa po prostu robi robotę i wysyła KW-1 w kosmos. Tak, taki przykład tylko. A, no i tak, no i chodziło mi też o to, że podwozie jest 2.0, wieża z 3.3 i działo z 4.3 daje nam łącznie maszynę na 3.7, którą jest Chinu 2 lub inaczej znany Chinu Kai. Dobra, myślę, że o samej maszynie tyle i najlepiej za to, jak ta maszyna się spisuje w walce, przemówi tak naprawdę, jak zobaczycie sobie dopiero te 2-3 rundy, które dla was mam przygotowane, także przeskoczymy sobie do pierwszej rundy. Witam w Tunezji w trybie dominacji, ja grałem przeciwko Rosjanom, Brytyjczykom oraz Francuzom, Niemcy po naszej stronie. Na razie mecz mały, ale możliwe, że jeszcze urośnie. No i standardowo postaram się dojechać powiedzmy do kwadratu E3 po ich stronie rzeki, no i zobaczymy, jak będzie rozwijać się sytuacja. Przeskoczymy sobie prosto do akcji. Okej, mamy pierwsze T-34, troszkę go musiałem zraszować, sorki, że nic nie mówiłem. Po prostu zaparło mi dech, nie wiedziałem. Nie wiedziałem, co robić, po prostu. Na szczęście to, co zrobiłem, się opłaciło. No, już siłą rzeczy jedziemy kawałek dalej. Zobaczymy, co dzieje się za tym kamyczkiem. No kurde. Jezus, M10, jeszcze nie zauważyłem go, czy on dopiero wyjechał. Dobra, M10 zniszczone, KW już wie, że tu jesteśmy. Chociaż nie wiem, zaczął raszować. Dobra, KW-1E zniszczone. O Jezu! Odbiliśmy to? Ale jaja. Dobra, to poczekamy teraz, co zrobi ten Sherman. Tutaj mamy przewagę w tym, że tego Shermana jesteśmy w stanie przebić w każdym miejscu. Mam nadzieję, że mnie ta artyleria nie rozwali. Jeżeli tak będzie, no to trudno. Podejmuję to ryzyko. Okej, mamy go. Patrzymy dalej, co tutaj się dzieje. Dobra, zrzucimy tam artylerię i myślę, że po tej stronie dam przeciwnikowi troszeczkę odetchnąć od nas. Chciałem zobaczyć, co się dzieje tutaj na środku pustyni, powiedzmy, w kwadracie, powiedzmy, D3, C3. Ten czołg to jest taka bestia na tym battery ratingu, że głowa mała po prostu, no ale dlatego jest premką. Okej, widzieliśmy T-34, którą się bardzo spieszyło. Na szczęście trafił na jakiegoś naszego. Oho, jeszcze jedno. Za Cheeto. Kurde. Gdzież on? Pojechał. Jest. Come on. Dobra. Mamy tego gościa, którego widzieliśmy za Cheeto. Okej, ktoś tutaj rozwalił następne T-34. Cheeto rozwaliło M10, to już w ogóle wszyscy jesteśmy w domciu. Jest pozamiatane po tej stronie. Dobra. No i Cheeto rozwaliło T-34, które tam widzieliśmy, które jechało środkiem pola. No to wracamy w stronę punktu C. Widzieliśmy wystrzał. Jest dość bliska, więc pozwolę sobie zaryzykować tutaj wyjazd.
tamto Tetris. O Jezu! O mój Boże, to było w ostatniej sekundzie po prostu. Ja pierdzielę. No i dobra, jedziemy dalej. Na punkcie C jest tyle naszych, że zaryzykuję sobie pojechanie stąd. Za to punkt alfa jest cały czas w rękach przeciwnika, trzeba o tym pamiętać. Ajajaj, no dobrze, zanim się przeładuje działo nowy, to niestety zostajemy zniszczeni. Właśnie. No cóż, ale 6 kilów i poszło całkiem nieźle, po prostu za późno go zauważyłem, brakło mi jakiejś sekundy po prostu, żeby oddać ten strzał w niego. No i patrzcie, naprawdę świetne trafienie z jego strony. No trudno, next round. Witam w Stalingradzie w trybie podbój punkt alfa. Po prawej stronie mapy grałem przeciwko Rosjanom, Amerykanom, Brytyjczykom oraz Francuzom. Całkiem spory mecz, więc jedziemy w stronę punktu alfa, no i zobaczymy, jak rozwinie się sytuacja. Przeskoczymy sobie prosto do akcji. Okej, okay. Mamy pierwszego przeciwnika zniszczonego. Jak widzicie, troszeczkę sobie w tej rundzie posnajpimy. Przynajmniej póki co, no i będziemy patrzeć, jak się rozwija sytuacja. Punkt alfa niestety tracimy, więc trzeba troszeczkę wyjechać, rzucić okiem, co tutaj się dzieje niżej. Solidne trafienie. I cofniemy się do osłony. No jeszcze pelotka. Amunicję i podpalenie. No niestety pelotki mają zbyt mało pancerza, żeby sensownie w nie trafić, tak, żeby raz je zniszczyć, musiałby się idealnie przodem do mnie ustawić, żeby mój pocisk przeszedł przez całą długość jego pojazdu. Dopiero teraz dość porządne trafienie, gdzie zabiliśmy większość członków jego załogi, no i nie miał już wszystkich, więc siłą rzeczy musiał wykitować. No i czekamy dalej. Zobaczymy, co się będzie działo. Dobra, nie wiedziałem, co to było, dlatego strzeliłem. Wolałem walnąć, niż się później zdziwić. Okej, okay, tam widzimy jakiś pojazd. Okej, okay, Achilles zniszczony. Zdążyłem przeładować, zanim pojadę tu do góry. Solidne trafienia, cały czas. Okej, okay, kaczka usunęła jakiś KW1 i bardzo dobrze. My się tutaj nie wychylamy, mega, mega spokojnie sobie postoimy. Cały czas patrzymy na oko punktu alfa, co się dzieje. Okej, okay, wchodzimy do akcji, KW2. Pancerz nieprzebity niestety. Zdążymy przeładować, zanim walnie? No nie wiem, zaryzykuję tutaj postać. Kibiu. I oddaliśmy strzał. No tutaj zagrałem kartą szczęścia na szczęście. Kartą szczęścia na szczęście. No udało się w każdym razie, żyjemy. Więc nie jest źle. Potężne trafienie w drugie KW2. Może zdążę przeładować, zanim się wycofa. No i kończymy. Damy radę tam strzelić? Kurde, chyba damy.
Ajajaj, dobre trafienie, bo przynajmniej go trafiliśmy, ale niewystarczające, żeby ten czołg rozwalić. Ponownie, kurde. Za wysoko. No, mamy go. Punkt alfa jest przejmowany za to. W międzyczasie, jak ustaliliśmy, ktoś podjechał. Więc poczekamy, co się będzie działo. Jeszcze się schowamy kawałeczek, nic się nie dzieje. Zobaczymy skąd. Przy okazji rzucimy okiem tam, jest chyba spokojnie. Przecież tam się coś działo. A nie, to po prostu... Okej, okay, jedziemy. Ajajaj, pancerz nieprzebity. Nie mam zamiaru ryzykować, poczekamy. Zobaczymy, co to KW-1 będzie chciało zrobić. Strzeliło właśnie, więc mamy okienko. No i mamy go. Ja pierdziel. 10 zniszczeń. No i nasi przejmują punkt alfa z powrotem. Więc jak widzicie, to, że zostałem z tyłu i osłaniam punkt alfa, powiedzmy, od jednostek przeciwnika, nie zawsze uda mi się zabić wszystkich od razu na czas, ale wystarczy to, żebyśmy byli w stanie się odgryźć, żeby nasza drużyna miała to okienko, żeby tutaj przyjechać i posprzątać powolutku. Ktoś zaraz przyleci. No dokładnie, już lecą po mnie. Bomby! No. Niemożliwe, że to przeżyje. No dobra, naprawiamy się. 44 sekundy. Zaraz się wrócą i mnie dokończą, nie ma innej opcji. Ale wkurzyliśmy tyle osób, że po prostu musiało się to stać prędzej czy później. Jestem zdziwiony, że tak późno. No jakiś wirbelwind tu jest, może nam pomoże. Ale potężne trafienie zebraliśmy i jakimś cudem przeżyliśmy. Po prostu te dwie osoby, które siedzą z przodu, miały sporo farta. A. O, jeszcze mnie nie rozwalił, szok. W ogóle nie, no naprawdę. Niewiarygodne. O, silnik się włączył. Działo jest z powrotem online. No chcą mnie rozwalić, nie dziwię im się, ale na razie im się to nie udaje. Oho. ASU 57. Wirbelin sobie powinien z nim poradzić. Aczkolwiek postaram się go osłaniać w miarę swoich możliwości. Jeszcze tutaj klikniemy, że tutaj jest gościu. O nie. Coś dużego rozwaliło naszego Wirbelwinda i szczerze mówiąc nie mam pojęcia skąd. Oho, oho. A to tylko pelotka. Strzelić możemy, ale... Dobra, teraz się cofniemy. Nie wiem, czy to ASU zostało zniszczone. Chyba tak, bo inaczej by przejął ten punkt alfa. O, patrzcie na tą BTR. Tak blisko. On wie, że tu jesteśmy. Kierowca i dział nowy. To nas w sumie urządza dość dobrze. Przeładujemy sobie na spokojnie. Znowu jakiś samolot mnie próbuje rozwalić. Kurde. Dobra, BTR-ka zniszczona. Powiem wam, że wygląda na to, że to przegramy mimo tego, ile zrobiliśmy. Co tam już chodzili? 5 sekund. Dobra, naprawimy to sobie szybko. Chyba zamek działa. No ale niestety wygląda na to, że tą rundę przegramy. Dobra, następna BTR-ka zniszczona. Ja pierdzielę. Ile to już? 12. Hahaha.
Znowu uszkodził mi zamek działa. Cofnę sobie jeszcze kawałek dalej, żeby się naprawić. No dobra, teraz go muszę spróbować wykończyć. Chłodnica tylko, kurde. Ale trafienie dość porządne, biorąc pod uwagę, jak mały to był cel. Z tego, co widziałem na minimapie, to po prostu cholery kampią przy naszym respie, także... Uhu! Bardzo niefajne zagranie z ich strony. Aczkolwiek nasz team był się tutaj w stanie w miarę nawet odgryźć. Z naszą pomocą. Całkiem naprawdę mamy dobry team. W 3-4 osoby, powiedzmy, robimy wszystko. Póki co. Nie jest lekko, ale jakoś idzie. Zostały mi tylko dwa strzały swoją drogą, nawet nie zauważyłem. Muszę uważać teraz. Ale myślę, że do końca rundy powinny wystarczyć. Jeżeli nie, pojedziemy na punkt alfa po prostu i się będziemy musieli uzupełnić. Okej, ta pelotka została zniszczona. Czy mogłem wziąć więcej amunicji? Prawdopodobnie, ale nie wykluczone, że wtedy ta bomba, która wybuchła obok nas, spowodowałaby wybuch w tym magazynie amunicji i już byśmy tu nie stali. Cały czas próbują nas dorwać tymi samolotami. Za to Urbelwin właśnie nasz skosił dwa, więc zarąbiście. O, i widzimy ofiarę. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Ach, tylko krytyczne. No i został mi tylko jeden strzał. Chciałem zahaczyć wszystkich po drodze. Jakbym strzelił minimalnie bardziej w lewo, to by się to udało. No i w chwili obecnej chyba już będę zmuszony po prostu pojechać faktycznie na ten punkt alfa. Nie mam za bardzo wyboru. Jeden strzał, więc rozwalenie tej BTR-ki musi się odbyć idealnie. Asysta. Okej, ktoś go rozwalił artylerią. Palec Boże, w tej rundzie nam pomaga naprawdę. No i jedziemy na tą alfę przy jednym strzale, to już wolę uzupełnić tę amunicję w miarę swoich możliwości, powiedzmy. O kurde. No, to ostatni. Magazyn amunicji jest pusty. Jedziemy się schować i przeładować. Dobra, ładujemy. Przy okazji uzupełniłem sobie członka załogi. Zawsze wyraźniej w trzech niż w dwóch. Myślę, że dobijemy do 10 pocisków i się stąd wycofuję. Ktoś go rozwalił. Zły Urbelwinda, zarąbiście. I następną pelotkę ktoś rozwalił. Zarąbiście naprawdę. Dobra, mamy 10 pocisków. Oho, KW-1. Podświetlony na mapie. Wirbelin rozwalił T-34, no ale KW-1, ewidentnie gdzieś tutaj jest KW-1 jeszcze. Już nie ma czasu wracać się na naszą pozycję snajperską. Okej, KW-1 zniszczone. O mój Boże! 14 jednostek zniszczonych, obroniliśmy punkt alfa. Jak widzicie, w 3 osoby zrobiliśmy praktycznie wszystko w tej rundzie. Mega czat. Hej, witam z powrotem w hangarze po tych paru rundach, które sobie rozegraliśmy, które widzieliście. No i mam nadzieję, że to, co widzieliście, przemawia samo za siebie. Czy ten czołg jest warty zakupienia go? Myślę, że jak najbardziej. U mnie mega on mi pomoże rozwinąć sobie tak naprawdę drzewko czołgowe japońskie. No i... tak jak mówiłem, no to działo po prostu usuwa czołgi ciężkie, z którymi jest de facto problem, jakieś ARL czy KW. Po prostu tak, jedno trafienie i czołgu nie ma. Co do samej maszyny, tak stricte faktycznie, ona spełnia idealnie wszystkie moje wymogi. To znaczy, mamy mega potężne działo z tym drugim pociskiem, nie z tym podstawowym. No i mamy naprawdę dość mobilne podwozie, które pozwala nam się dostać w jakieś spoko pozycje. Nie najszybciej, ale wystarczająco szybko, żeby móc zmienić
bieg bitwy, tak jak widzieliście w tej ostatniej rundzie. Także jak dla mnie ten czołg, po tym jak go dostałem, bardzo szybko trafił na moją listę top 5 maszyn, którymi uwielbiam grać i raczej szybko się to nie zmieni. Ja się w nim po prostu zakochałem. Absolutnie go polecam. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Okej, jeszcze jedna szybka sprawa. Dajcie mi znać, czy zauważyliście różnicę w dźwięku i czy wam się to podoba, czy jednak nie, czy wrócić do poprzedniego, czy jednak robić z tym, powiedzmy, podciągniętym dźwiękiem. Także dajcie mi znać w komentarzach i do zobaczenia.